Pop w kasku niebieskim Eugeniusz Skupień i w kasku białym za Zdzisława Ruteckiego jako rezerwa taktyczna Samer Molenko. Janusz Stachyra wygrał już dwa razy z Tomaszem Golobem. Wygrał w ogóle dwa wyścigi, ma 6 punktów. Zobaczymy, jak pójdzie mu teraz w pojedynku z Samem Ermolenko. Przewaga włókniarza 28 do 14, więc 14 punktów różnicy. W kasku czerwonym Janusz Stachyra, w kasku żółtym Jacek Golob. Stracił rytm w tym zderzeniu z Eugeniuszem Skupieniem. W kasku niebieskim Eugeniusz Skupień i w kasku białym Sam Ermolenko. Odrabia straty dla Polonii Bydgoszcz. Na prowadzeniu Sam Ermolenko. Drugi jest Janusz Stachyra. Na trzeciej pozycji Eugeniusz Skupień i czwarty Jacek Golob. Zobaczymy, czy Stachyra będzie atakował Ermolenko. No jak już mówiłem, wygrał dwa razy z Tomaszem Golobem. Na pewno chciałbym mieć na rozkładzie także Sam Ermolenko. Sam Ermolenko to bardzo solidna firma. On zdobywa prawie zawsze komplet punktów dla Polonii Bydgoszcz. Zresztą tak samo jak Jacek Golob, jak Tomasz Golob. Ale niestety ci trzej zawodnicy nie wystarczą, aby wygrywać mecze. I to jest w tej chwili bardzo duża bolączka Polonii Bydgoszcz. Jacek Golob. Kłopoty z maszyną, robi co może, teraz atakuje po wewnętrznej, przechodzi Skupienia na tym łuku, będzie miał jeden punkt, trzy punkty Sam Ermolenko, dwa Stachyra i jeden Jacek Golob, który ambitnie walczył o punkty dla swojej drużyny, 4 do 2 dla Polonii Bydgoszcz.